Po mojej lewej znajduje się nie kto inny, jak nasz reprezentant na 66. konkurs piosenki Eurowizji w Turynie, Krystian Ochman. Cześć, Krystian. Cześć, cześć. Powiedz nam proszę, jak się czujesz, no bo jesteś po drugiej próbie. Dobrze, dobrze się czuję. Dużo się dzieje, ale wydaje mi się, że idzie w dobrym kierunku. Jeszcze nie mam tej satysfakcji, bo finalnego produktu jeszcze nie widziałem, ale nie ma niczego, czego nie możemy zmienić. I wydaje mi się, że właśnie idzie w dobrym kierunku. No, cieszę się w ogóle, że jestem tu. No. My też się cieszymy i na pewno nasi widzowie również. Chciałbym, żebyś powiedział nam, bo słyszeliśmy, że były problemy ze słońcem na początku. I czy musieliście coś zmienić jako ekipa w występie? Trochę chyba tak. Bardziej polegało na tym, że odbierało od tego, bo mieliśmy jakby całą ścianę też wizuale, a teraz, że to słońce jakby nie ściągnęli potem, to trochę odbiera od tego, ale no, byliśmy w stanie uzupełnić to właśnie światłami i wizualem po środku, to jakby jakoś chyba nam aż tak bardzo nie przeszkadza. No jakby nie możemy się gniewać na coś, co w ogóle nie mamy wpływu. Się zdarzyło i musimy jakoś dostosować się. A czy to prawda, że to, co pojawiło się na Twitterze, to, że musieliście zakupić rekwizyty w Leroy Merlin i podobno EBU, czyli Organizacja Europejska Unia Nadawców, możliwe, że się nie zgodzi. To prawda, czy nie? Ale na co? Bo na Twitterze było, że musieliście zakupić dodatkowe rekwizyty, ponieważ Włosi nie spełnili oczekiwań i nie przygotowali czegoś odpowiednio. A no ja nie mam Twittera, to nie jestem świadomy, czy tak, ale myślę, że dużo z krajów musieli, reprezentantów musieli jakoś dostosować się w różne sposoby właśnie po tych sprawach technicznych, ale czasami tak zdarza, że trzeba dostosować się i będzie okej, okay, wszystko będzie okej. Okay. A w tytule twojej piosenki, czyli River, no pada deszcz i w Turynie też pada deszcz. Czy organizatorzy zapewnili ci jakieś wycieczki i całej naszej delegacji? Tak. Była wycieczka, powiem, że wczoraj była wycieczka do Mediolanu i powiem prawdę, że akurat nie pojechałem z nimi. Jest mi strasznie przykro, bo ja jestem osobą, która lubi trochę pozwiedzić, ale no bo padało i było trochę zimno, nie chciałem przeziębić się, a mam jeszcze dużo przed sobą. Pogoda się poprawi chyba już od jutra i będę z nimi w różne miejsca jechał. Mam nadzieję, że uda mi się do Florencji pojechać i w niektóre inne miejsca. Już trochę byłem w Turynie dookoła, ale fajnie gdzieś jeszcze poza. Ale na pewno wiem, że oni jeszcze mają zaplanowane jakieś tam wycieczki. Widzieliśmy, że nawiązałeś współpracę z Kalusz Orkiestra. Czy w Turynie już poznałeś nowe osoby? Może jakieś nowe kolaboracje? Jakieś nowe jeszcze nie. Dalej rozmawiam z tymi samymi, ale też jakby wszyscy mają tyle do roboty, że nawet trudno kogokolwiek złapać. Wszyscy mają oddzielne próby w innym momencie, a jest dość intensywnie. Na koniec, co chciałbyś przekazać polskim widzom? Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, że czujecie się dobrze, głowa do góry z uśmiechem na twarzy i no, wysyłam wam buziaki. Oglądajcie Eurowizję, jak macie ochotę, jak macie telewizor. Całuję, kocham.